Tu Stachowska, wasz profesor odżywienia. Dzisiaj temat taki walcowy, zabieram was na przejażdżkę walcem drogowym, bo jeden z czynników ryzyka depresji wśród kobiet, badania, które mi przemknęły, ja zupełnie o nich nie miałam zielonego pojęcia, a opublikowane w JAMA na ogromnej grupie osób, świetnie zaplanowane. I no, chciałabym, żeby się po prostu o tych badaniach wiedziało. Być może tylko ja jestem takim jaskiniowym troglodytą, a być może te badania nie są także wam znane. A dotyczą zwiększonego ryzyka depresji u kobiet, które stosują hormonalną antykoncepcję. No, oczywiście chciałabym uniknąć dyskusji światopoglądowej. Zawsze kwestia przyjmowania jakiejś terapii antykoncepcyjnej jest kwestią wyboru kobiety. Także proszę was, żebyście się w komentarzach nie raniły. Zresztą nie spodziewam się tego. Natomiast no, badanie opublikowano w 2016 roku i szczerze powiedziawszy, być może ja żyję w swojej mikrobiotyczno-żywieniowej jaskini, bo do mnie te wyniki jakoś za bardzo nie trafiły, a badania prowadzone były przez 14 lat na grupie ponad miliona dunek, właściwie przebadano wszystkie dunki, a powodem były wcześniejsze informacje, że jest takie powiązanie, że wiele osób takie powiązanie widzi, czyli zastosowanie terapii hormonalnej, antykoncepcyjnej i właśnie epizodów depresyjnych. No więc postanowiono zbadać, czy stosowanie tej terapii wiąże się z ryzykiem depresji, ale mierzonym w ten sposób, że mierzonym po prostu przyjmowaniem leków antydepresyjnych. I teraz średnia wieku kobiet, ponad miliona, tam były właściwie wszystkie młode dunki. Średnia była 24,4 lata, ale też były dziewczyny, które miały 15 lat i zaczęły współżycie, i zaczęły taką terapię. Chociaż też tam badania pokazały, że one raczej decydowały się na użycie prezerwatyw, a nie na terapię hormonalną. A punktem odcięcia było z kolei 34 lata. Super zaplanowane badania z wyłączeniem okresu, kiedy kobiety były w ciąży, z zastosowaniem kodów paskowych, leków i dawek, żeby to się nie myliło. I co się okazało po tych latach obserwacji tej 1,061,977 kobiet? Okazało się, że rzeczywiście stosowanie takiej terapii jest związane z ryzykiem zastosowania leku przeciwdepresyjnego. O tak to zostało nazwane. I to ryzyko rośnie 1,23-krotnie, czyli no, jest to ryzyko ewidentne. Ono jest różne w stosunku do różnych leków, ale informacja, która jest dla mnie najbardziej jakby wstrząsająca, to jest taka, że to ryzyko na ogół zmniejsza się ze wzrostem wieku, natomiast zwiększa się wtedy, kiedy mamy do czynienia z użyciem takich leków przez nastolatki, czyli w takim przedziale wiekowym 15-19 lat. A więc słuchajcie, terapia hormonalna rzeczywiście nie jest terapią, która nie niesie za sobą różnych powikłań. I konkluzja z tych badań jest taka, że ponieważ jest to bardzo szeroko stosowana terapia, no autorzy tego badania apelują, żeby jakby ginekolodzy zwracali, mieli większą uważność na epizody depresyjne czy na stosowanie leków przeciwdepresyjnych, szczególnie przez młode kobiety. Być może tak jest. Ja już mam swoje lata, więc mogę po prostu tego nie wiedzieć. Ale jeśli obserwujecie u siebie jakieś takie tego typu objawy, to po prostu porozmawiajcie z ginekologiem, czy dalsza antykoncepcja właśnie taka dla